Witam na kolejnym moim filmie. Dzisiaj chciałam Wam pokazać zadanie z ekonomii matematycznej lub nawet w uproszczeniu z mikroekonomii dotyczące maksymalizacji zysku w konkurencji doskonałej. Zadanie będzie miało bardziej taki zapis podchodzący pod ekonomię matematyczną, ale jeżeli bazujecie na razie na podstawach mikroekonomii, kwestia stosować swoje oznakowanie czy pochodnych, czy wzorów na zysk. Także zaczynamy. Jeżeli zadanie ma następującą postać, mamy podaną funkcję popytu na produkcję i jak widzicie Y, czyli produkcja, zależy od ceny i jest podany wzór. Jest to wzór z nachyleniem ujemnym, bo to jest zwykła funkcja liniowa o nachyleniu ujemnym, bo tutaj nie ma żadnego znaczka, powiedzmy, do potęgi pierwszej, drugiej, trzeciej, nie ma żadnych logarytmów, więc jest to zwykła funkcja liniowa, taka najprostsza, jaka jest możliwa, czyli jest to inaczej stwierdzenie, ile można sprzedać przy obecnej cenie. Równocześnie, jeżeli mamy określoną w zadaniu funkcję kosztów produkcji i C jako koszty całkowite zależą od wielkości produkcji, to jest takie oznakowanie i mają następującą postać tutaj inną już linią niż liniową, czyli nieliniową i można to powiedzieć, że to jest inaczej koszt produkcji, na pewno tutaj rośnie niż sama produkcja. Skąd to się bierze? No bo jeżeli podstawiam ciągle rosnące Y, to koszty rosną mi coraz to szybciej. Jeżeli teraz mamy obliczyć produkcję i cenę na rynku konkurencji doskonałej, to musimy wiedzieć, że w konkurencji doskonałej, jako jednym z modeli gospodarek, mamy taką sytuację, że cena równa się stałej wartości, czyli na wykresie wiemy, że cena by leciała ciągle w postaci stałej wartości, a nie jak w monopolu w postaci nachylonej krzywej w stosunku do krzywej produkcji, czy tam do osi produkcji. I teraz, jeśli chodzi o konkurencję doskonałą, jak w każdym działaniu naszego pojedynczego producenta, chcemy osiągnąć jak najwyższy zysk, czyli piszemy, że zysk ma być maksymalny. Jeżeli sobie rozpiszemy, że zysk to jest różnica między przychodem a kosztami, to matematycznie możemy zapisać, że zysk, tu oznaczenie jest jako pi, wy możecie mieć zupełnie inny symbol, to jest kwestia oznakowania, zależy od wielkości produkcji i jest to faktycznie iloczyn cena razy ilość minus koszty i to ma być jak najwyższe, czyli dążyć do maksymalizacji. Czyli samo p razy y to przychód, a cena jest stała. Czyli musimy pamiętać o tym elemencie, że uważamy, że cena to jest pewna wartość z góry narzucona. A więc warunek na maksymalizację zysku, zgodnie powiedzmy z rachunkiem pochodnych, jeżeli chcemy maksymalizować zysk albo minimalizować koszty, to generalnie pochodna musi być równa 0. A pochodna zysku, czyli z takiej zapisanej funkcji względem Y, to jest stały element P razy 1 minus pochodna z kosztu całkowitego, czyli w tym momencie będzie to koszt krańcowy, inaczej marginalny. A pochodna właśnie z kosztu całkowitego to jest koszt marginalny, inaczej krańcowy, który jak będzie widać, będzie zależał od wielkości naszej produkcji. Faktycznie sprowadza się to do oznaczenia, że z tego warunku tu jest cena, tu jest marginalny koszt i wszystko ma się równać 0, czyli MC, czyli marginalny koszt, będzie musiał się równać cenie i wtedy, jeżeli wiedzieliśmy, że nasz popyt ma następującą postać, która tutaj została przepisana, można zapisać, że to jest cena P równe 120 minus 0,5Y, czyli inaczej mówiąc jest to taka cena, aby sprzedać ileś tam z góry narzuconych jednostek Y. Pochodna z kosztu całkowitego będzie nam potrzebna, bo musimy się dowiedzieć, ile wnosi MC jako pochodna kosztu całkowitego, nawet do tego warunku. I teraz pochodna z funkcji, która jest zapisana w tej formie, czyli jest to jakby po Y, ale Y do potęgi drugiej oznacza to, że tą dwójkę przenosimy tutaj przed 0,25 i mnożymy razy Y do potęgi o 1 mniej, czyli wyjdzie nam 0,5Y. Czyli jak tutaj już mówiliśmy sobie, ta pochodna jest traktowana jako marginalny koszt
I jeżeli podstawimy cenę i tę pochodną z kosztu całkowitego do zadanego warunku, czyli na maksymalizację zysków konkurencji doskonałej, otrzymujemy, że tutaj ta pochodna kosztu całkowitego, czyli koszt krańcowy, równa się cenie, czyli chodzi o to, że to równanie zostało przekształcone do tej formy, że to jest jakby równanie na cenę. I teraz, jeżeli lewa strona równa się prawej, oznacza to tyle, że po przekształceniach to na przykład rzucam na drugą stronę i Y wynosi 120. Jeżeli ja wiem, że wielkość produkcji to jest 120 sztuk, to pytanie, ile wynosi cena? Cena może zostać obliczona po podstawieniu do wzoru na cenę. Czyli jeżeli wiem, że tutaj w miejsce Y jest 120, to 120 minus 0,5 razy 120 jako Y ile wyniósł, daje nam 60. Możemy tyle wtedy powiedzieć, że na rynku konkurencji doskonałej, czyli na rynku, gdzie powiedzmy obowiązuje system konkurencji doskonałej, ustali się cena równa 60 jednostek pieniężnych i wyprodukowane zostanie 120 jednostek produktu. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy. Jeśli jest taka potrzeba, możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek, co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.